I co to było blisko, nie? Naprzeciwko. Ja mówię, było blisko, naprzeciwko tylko. Ja nie wiedziałem. Sandra. Rychu, chodzimy? No. Ja nie mam takiego telefonu. Ja panu przekazuję. Telefony trzeba odciągać? No, bywa na chwilkę. No, dobra. Tak, dobra. Dziękuję. Jak pan się nazywa? Adam Kukla. Pan Adam Kukla. Pan jest przedstawicielem Straży Muzealnej. Straży Muzealnej. Możesz mnie sprawdzić. Dobra, też już ten pan. Chcesz pierwszy? To czas. Dziękuję, profesor. Dobra. Dobra, dziękuję. Proszę tutaj. To był zapis. Dobrze. A, mieczek nawet mam. Proszę. Dziękuję. Jeszcze? Dziękuję panu. Czego wy szukacie w ogóle? No każdy podlega kontroli, nie tylko pan. Każdy, kto w ogóle na teren. Też, niech pan zobaczy, pewnie, że tak. No każdy, od lat już tutaj. No nie tylko pan, tylko każdy. Nie jest zależny, że to tylko pan tutaj coś może zrobić. Tak jak mówię? Już. Dobra, dziękuję bardzo. Jestem na terenie obozu, także ten. Pan doktor Sędzecki za dużo metali ma. No. Daj, ja podtrzymam, Geniu, a ty pozwieraj. Proszę prosić, żeby nie stać tak samo, że? Troszkę dalej sobie stanąć. No i tak. Taka kontrola czeka naszych wszystkich kamradzkich przyjaciół. A tu nasz kolega dzisiaj jest bez trumni na dachu. Bomba, drogi. Niestety tak dzieje się w Polsce. Tam Hitler cieszy się w grobie, że dopiął swego. Ale nie na długo, nie na długo. Mam nadzieję. Także opatrzmy się.
Panie doktorze, co się stało? Flaga historyczna, flaga narodowa, flaga Stronnictwa Narodowego, która istnieje w Polsce jako legalnie zarejestrowana partia polityczna, została chwilowo zarekwirowana, mamy zakaz wstępu. Nie mogę oddać hołdu bohaterom polskim tutaj. Część bohaterów polskich to byli narodowcy, moi koledzy, więc moja obecność z flagą tutaj jest niemile widziana. Dostałem zakaz, pan Kukla w imieniu pana Cywińskiego tak, no tak zrobił. No cóż, to praworządny obywatel jestem, no bo wiadomo, że w generalnym gubernatorstwie z późniejszymi zmianami, jeżeli ktoś nie jest praworządny, to spotyka go surowa kara. Znaczy, nie biłem, nie tłukłem. Natomiast skorzystałem z tego, że to kilka osób filmuje, więc no, poddaję to pod osąd społeczny, że mamy do czynienia z absurdalną, szkodliwą, antypolską działalnością na terenie tak zwanego muzeum KL Auschwitz. To jest tak zwane muzeum, ponieważ słowo muzeum zakłada, że to jest coś dobrego, służącego prawdzie historycznej. No nie, no ci ludzie tutaj nie służą prawdzie historycznej, skoro nie odpowiada im flaga Stronnictwa Narodowego. No niestety, no, można zarzucać wiele patriotom polskim. Można zarzucać patriotom polskim na przykład to, że nie lubiliśmy się z tym czy owym przed wojną. To prawda, natomiast no, zabranianie wejścia na teren obozu, żeby oddać hołd przed bramą, przed ścianą straceń proporcjom Stronnictwa Narodowego, to jest po prostu nietakt, to jest po prostu chamstwo, to jest po prostu zbydlęcenie. To jest, proszę Państwa, efekt tajnej umowy nielegalnej, która jest między państwem polskim a nieznanymi sprawcami. Nieznani sprawcy z Izraela i Stanów Zjednoczonych zagwarantowali sobie, że tutaj będzie produkcja hollywoodzka trwała, która ma zmieniać narrację historyczną. Także to nie jest muzeum. To nie jest muzeum. Jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy na terenie, gdzie prawda historyczna jest tępiona. I dzisiaj właśnie padłem tego ofiarą. Widzieliście Państwo, jest to nagrane. No cóż, czołem Wielkiej Polsce. Przyjdziemy czołem tu kiedyś z zielonym proporcem Stronnictwa Narodowego. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Ale panie doktorze, dzięki pana postawie, bo mógł pan w ogóle nie wejść, wchodzi pan z tą flagą w sercu. To znaczy tak, to jest dzięki postawie pana Kaktusa, który w ogóle zapewnił dzięki swoim wytrwałym działaniom, że można mówić, że Polska to nie Polin. Sądownie tutaj kłócił się z panem Cywińskim i wygrał. I to jest pan Krzysztof Kaktus, to jest jego dzieło. Pan Krzysztof Kaktus to jest ten niebieski koszulce. Znam lider krakowskich kamratów, który naprawdę dzielnie działa i trzeba wspierać. Załatwił to, że wydarzyła się rzecz zabroniona do tej pory, że mogą w ogóle wejść Polacy z biało-czerwonymi flagami. Tajna umowa. Biało-czerwone flagi były zakazane tutaj w tym miejscu. Zarządzający tym miejscem obłudnicy i oszuści mieli taką figurę retoryczną. Nie wpuścimy was, bo drzewce jest niebezpieczne. Możecie sobie oczy powywubywać, więc żebyście się nie bili tymi drzewcami, to możecie flagę wnieść, ale musicie ją trzymać w ręku. To są absurdy. To jest dręczenie. To jest forma właśnie takiego bydlęcego dręczenia Polaków, które trwa. Tak jak było, oczywiście jak w czasach Hitlera, ono było bardziej takie oczywiste, brutalne, obliczone na wymordowanie, a teraz jest obliczone na zastraszanie, zniewolenie. Bo tam flaga jest jeszcze. No. Jakiś problem, do czego się przyjechał? Nie, przepraszam. Gdzie mam? Gdzie wygelata?
tak z ostatnim czy... Panie ułoży tutaj na stole. Tutaj... Pani Pasquale. Tak, tak. Nie, bo mi przepraszam panią. Pani też odłoży. Przepraszam, ja mam... Dobrze? No. Ja mam pytanie. Ja mam pytanie, dlaczego ta flaga zatrzymana jest? To flaga narodowa może być. Słucham? Takie są ustawienia, flagi narodowe. Tylko flagi narodowe? Ale chciałam z Warszawy do Krakowic, musiałam wyrzucić piwnicę, bo na czym się nie bezpieczę. Ja bym też chciałam podpaskę, bo już... No, oj. Ale flagi nie puścili już, prawda? Nie, nie, bo tylko flagi narodowe. A tej nie ma podziwu. Dobrze, no postaram się do czego. Nie, no. A bym się nie dał, bo to jak musiali. No, ale zacznę się coś nie podać. Co to ludzi to tak się nie dawa? Nie miejsca, ale... Czołem kamrat. Idziemy już, tak? Wszyscy weszli. Kamperem, dokładnie. No idziemy. Jeden to zrozumiał od razu w samochodzie, a drugi gdzieś się wiesz, miał odporne, nie miał się powiedzmy... Trzy miesiące, nie? Zanim się Chodźcie. Chodźcie już, Krzysiu.
A tu jest blok numer 15. Wszyscy wiemy, co to jest. Ekspozycja, walka i martyrologia narodu polskiego w latach 39-45. Tam jest ekspozycja w środku. W zeszłym roku byliśmy w środku, złożyliśmy hołd. Wieniec. A teraz idziemy pod ścianą. To dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jest dużo grup. Też, ale chyba to codziennie. Codziennie jest tak. Najważniejsze, że tylko z flagami polskimi można wejść na ten, teren obozu. Tylko flagi narodowe, tak jak stwierdził pan, który stał przy wejściu. Oczywiście, a tu też jest flaga narodowa narodu palestyńskiego. Oczywiście też jest naszą flagą narodową, która przyszła z nami uczcić pamięć Polaków poległych, zabitych przez Niemców na terenie obozu w Auschwitz, tak zwanym. Czekajcie trochę. Czekajcie. Idę tam z przodu. Bramy. W tej chwili będę czekał na naszą grupę. To jest ta brama z tyłu. Jest panorama na naszą grupę kamradzką, że tak powiem, też.
No przy okazji mamy grupę tutaj, która składa hołd. Symbol Powstania Warszawskiego. Tak wygląda w obecnej chwili ściana. A tu zaraz czekamy na naszą grupę. I jesteśmy już na terenie. Tutaj Krzysiu może. O tu, tu. W tym miejscu. Tu, tu jest miejsce. Tu jest miejsce. Tak to postawić. Tutaj, 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 między tymi. A przy ścianie z tyłu, tak? Dobrze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo
naszego poprzedniego daje nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uść nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Panie, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, będzie w noc, bądź mi zawsze ku pomocy. Swej duszy i ciała mego, zachować mnie do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Cześć i chwała Bogatemu! Cześć i chwała Bogatemu! Cześć i chwała Bogatemu! Cześć i chwała Bogatemu! Śmierć i chwała Bogatemu! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 Baczność do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, bo my żyjemy. Co nam odca przewodzieła, szatą odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem łączy się z narodem. Marsz, marsz do Polski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem łączy się z narodem. Wyspij do Poznania, dla ojczyzny ratowania rzuci się cian Boże. Marsz, marsz do Polski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem łączy się z narodem. Marsz, marsz do
Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Po hymnie! Spocznij! Tak, drodzy Państwo. Dziękuję Wam koniec serdecznie, że byliście tu oddać pomoc, oddać cześć i chwałę wszystkim ofiarom. Nie dzielimy na Polaków, Węgrów, nie dzielimy na chrześcijan, katolików. Każda ofiara niemieckich obozów zagłady jest równorzędna. Nie ma większych, mniejszych ofiar. Czy tutaj wyznawca judaizmu zginął na tym szafocie za moimi plecami, czy katolik, czy ateista, to nie ma najmniejszej sprawy. Każda ofiara jest ważna, więc nigdy więcej wojny. Nigdy nie chcę, aby nasz polski naród, aby ktokolwiek z Polek i Polaków musiał przelewać krew, czy to w obronie ojczyzny naszej, ukochanej Polki, czy jakiejkolwiek innej ojczyzny kogokolwiek. Aby nigdy już w życiu polski żołnierz nie musiał zabijać nikogo w żadnym zakątku świata w imię jakichkolwiek interesów. Bo interes Polski jest być tutaj, pracować ciężko, żyć wśród Polaków godnie i pamiętać, pielęgnować pamięć naszych przodków i wzbogacać nasz kraj. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję panowie i panie. Drodzy Państwo, powoli zmierzamy do końca tej transkrypcji, tej relacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Że jesteście przy takich wydarzeniach. Myślę, że to będzie i tak oto kończymy tą relację z podszczany zagłady w obozie, niemieckim obozie zagłady w Auschwitz. Do usłyszenia.